2 albo 3 lata temu. Umówił się ze mną na spotkanie, rzeczywiście. I przyjechał i opowiadał właśnie jakieś historie, co to on tutaj, nie ma dowodów, na co. I tak. Ja mówię, dobra, panie Kazimierzu, fajnie się gada, dokumenty, dowody, cokolwiek na to, co, potwierdzenie na to, co pan mówi. No i pan Kazimierz cały czas z tego Rzeszowa nie może dojechać z tymi dowodami.